Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Admiraz, a przed wami kolejny odcinek z gry Plants vs. Zombies 2. Lecimy z naszą przygodą, kontynuujemy oczywiście i mam nadzieję, że seria dalej wam się podoba, ponieważ no już dużo nam nie zostało, naprawdę, o, tylko powiedzmy 20 parę poziomów. Tak więc zapraszam was przy okazji na G2, zostawcie łapkę w górę, a na G2 z kodem Admiraz 3% zwrotu, link macie w opisie, polecam jak najbardziej. No i dobra, słuchajcie, 30 poziom. No, doktor Zombos coraz bliżej. Zostało nam już naprawdę niewiele tych poziomów. Ja nie wiem, co ja będę robił w życiu, jak ukończę już tą grę. Naprawdę. I widzę, że to już jest nie do przejścia. Czemu? Czemu te poziomy są takie trudne? Come on! Dobra, na spokojnie. Mamy tutaj moją starą, dobrą, powiedzmy, taktykę, która się świetnie sprawdza. Więc czemu by jej tutaj troszeczkę nie wykorzystać? Mamy Sherry Bombsy, mamy ciebie i mamy też... może jakiś buścik? Właśnie. Zastanówmy się. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy warto. Odpychacze. 175, ale oni dużo kosztują. Zdecydowanie za dużo. Potrzebujemy bardziej jakiejś obrony. Jakiejś obrony w postaci... Jakiegoś orzeszka może, tylko którego? To jest właśnie ten problem. Zawsze... Może tego weźmy sobie. Prehistorycznego. Może to zadziała. Kto wie? Bum. Dobra. Papara, papara, papara. Początek jak zawsze dość trudny. Are coming. Dobrze. Zombiaki sobie idą powolutku. Tu 150 kosztujesz, dużo. Ale dużo też dajesz, więc myślę, że warto. 125, dobra, i mamy już ładny rządek. Tak jak sobie to zaplanowałem, za dużo was tutaj wyszło. Zdecydowanie za dużo. Trzeba będzie się tutaj ich troszeczkę pozbyć. Ale we dwóch bijesz, okej, więc spoko. Mi to jak najbardziej odpowiada. Jeszcze was powolnie. Tak może taktycznie zagramy? Dobra. Lecą byczki. O nie. O nie. O nie, o nie, o nie. Tylko nie kurczaki. Błagam. Nie kurczaki. Tak, kurczaki. I to jeszcze więcej kurczaków. Najgorzej na świecie. Na tyłach tutaj chcecie mnie atakować? Nie, nie, nie. Na tyłach to ja się tutaj tak łatwo nie dam. No zniszczcie tego rzeszka. Wiem, że tego chcecie. Wszystko, co mogę zrobić. Naprawdę. Chaos. Okej, ty sobie... Okej, zniszczony. Super. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Ja już tego nie ogarniam. Jedno jest pewne, za dużo się tutaj rzeczy dzieje. Za dużo. Dobra. Światła aż tak dużo nie potrzebujemy na szczęście. Okej, jakiś doktorek zombosik. Ej, nawet daliśmy radę to przejść, szczerze mówiąc. Tak mi się wydaje. Dobra. Okej. Dobra. Ja nie mam pytań, jak to zrobiłem, ale udało się. Udało się to przejść. Dziwne, że się udało, ale się udało, więc spoko. Dobra.
To było trudne, ale całkiem przyjemne. Nie tak trudne jak poprzednie poziomy. Jak ten jeden z poprzedniego odcinka, nie wiem czy oglądaliście. Taki jeden trudny poziom. To było coś naprawdę, naprawdę trudnego. Nie polecam. Dobra, super. Okej, jakieś boosty. Właśnie, tych boostów muszę częściej używać. Ciągle o nich zapominam. To jest bardzo przydatne, zwłaszcza przy tych trudniejszych poziomach. Dobra, więc może sobie teraz jakiegoś użyjemy. O, od razu kolejny poziom. Okej. Okej. Dobra, i oczywiście straciliśmy nasze kosiarki. To już będzie bardzo trudne. Don't let the zombies trample the flowers, survive without planning on Dave's mold. Okej. Czyli nie możemy pozwolić, żeby wdepnęły zombiaki na kwiatki. Oraz nie możemy stawiać roślin na tym Dave mold, czy jakoś tak. Okej. Nie podoba mi się to bardzo. Niestety. Bardzo, bardzo mi się to nie podoba. Bong choy. Tu musisz iść, taktyczny bong choyk. Pobijesz w tył. Co jest bardzo istotne. Nie ma muzyki, come on. Gierko, nie rób mi tego teraz. Czemu akurat teraz? Dobra. Muzyko, wróć. Nie wróci muzyka. O, wróciła. Dziękuję. To było fajne akurat. Akurat było fajne, bo wróciła muzyka. Dobra. Dobra. No wdepnie. Dobra, wdepnę. Zacznijmy sobie od nowa, bo już mniej więcej wiem, jak to wszystko poustawiać, żeby to jakoś działało. Więc możemy sobie od początku zacząć i znów ta reklama. Nie interesuje nas ta reklama, naprawdę. Dobra. Czekamy, chwila prawdy, załaduj się gierko. Okej, okay. Wydaje mi się, że to nie będzie aż taki trudny poziom, jakby się mogło wydawać. Myślę, że damy radę to zrobić. Ty na pewno lecisz tu. W sensie, no można, o, tak taktycznie można rozegrać to. Na pewno ty lecisz tu i tu drugi bong choy też poleci w tym miejscu. Ta-ra-ra, pa-pa-pa-pa-pa. Chociaż was powinienem bardziej tutaj stawiać, szczerze mówiąc. Takie odnoszę wrażenie. No, a bong choye po prostu tu porozstawiać, jak tylko się da. Tu-ru-tu. O. I w ten sposób. Pięknie. Tu-tu-ru-tu-tu-tu-tu-ru. Dobra. Ho, spowolnijmy ich troszeczkę. Okej, spoko. Dobra. Nie. I to jest ten moment, kiedy używamy skilli, bo robi się zbyt ciężko, niestety. Smutek wielki. No ale jesteśmy w połowie, więc teoretycznie powinniśmy dać radę. Mamy dwa skillki, więc też spoko. Jesteśmy za połową w zasadzie już. Nie mam za bardzo kogo tutaj bić, szczerze mówiąc. Aha, bo ty nie możesz tutaj. O kurde. Dobrze. No to was muszę wyeliminować troszeczkę. Dam radę? Dałem radę go zbić, dobrze. Myk. Tak musimy się go pozbyć. Nie, dobra, okej, okay, fajnie, fajnie. Byłem ciekaw, jak to zadziała. Okazało się, że zadziałało tak, jak chciałem. Więc spoko. I teraz wielka fala nadciąga. Tu już trzeba będzie uważać. Bo tu już przybyły byczki.
Grzybków muszę więcej porozstawiać. Niech się na coś przydadzą. O nie, nie, nie. Dobra. Zrobiłem to ze skillami, ale no nie miałem pomysłu. Nie chciałem. Nie chciałem drugi raz tego robić. Boże, co za poziom chory. Dobra, dostaliśmy roślinę. Oni. O, coś tam go uderzyli, coś tam go uderzyli. Dobra, przeszliśmy to. Ciężki oddech, ciężki oddech. Naprawdę, przy tych poziomach to już jest jakaś masakra. W sumie mogłem skilly używać, ale nie miałem pomysłu za bardzo jak, szczerze powiedziawszy. Dobra, ważne, że się udało przejść. To jest dla nas najważniejsze, ukończyć wszystkie poziomy. Next level. Oby to było coś prostego, błagam. To będzie coś prostego. Come on, ta reklama, żeby chociaż była na cały ekran, to jeszcze. A tak to nie jest nawet na cały ekran ta reklama. Dobra. Nie mamy znów tych kosiarek. Kurczę, najgorzej. Znów musimy zaplanować obronę. I mamy tylko 2000 słońca. O! 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 Że tak powiem. Nie wygląda to zbyt dobrze. Nie wygląda to zbyt dobrze. Ja bym powiedział nawet, że wygląda to beznadziejnie. 150. No, w sumie w czterech kierunkach strzelasz. Plus jeszcze jakaś obrona taktyczna. Typu... Zastanówmy się, co może być dobre do obrony? Na pewno jakiś orzeszek. Może ten? Tego weźmy sobie jeszcze, spowalniacze i tak dalej. To... O, nie mogę. O kur... Nie mogę. Nie mogę użyć spowalniaczy. No to lipa. No to lipa, niestety. Min też za bardzo nie mogę rozłożyć. Mnie już obojętnie co wezmę, bo i tak będę używał tylko rotogby. I tyle. Zrobimy tutaj coś ciekawego. Tu. 800, no dobra, cześć. Okej. Mogę was więcej tu rozstawić? Mogę. Czy to zadziała? Nie mam pojęcia. Taktycznego grzybka może jeszcze. Próbujmy. Wydaje mi się, że zrobiłem tutaj całkiem dobrą taktykę. No, tak mi się wydaje, że to może być bardzo dobra taktyka i to może zadziałać. Nawet bym chciał, że bardzo dobrze może zadziałać. Jeszcze sobie tarczę włączę, na wszelki wypadek. Ej, nice. Działa całkiem spoko. Co prawda strzelamy pod skosem, co jest troszeczkę irytujące, ale działa bardzo fajnie. A, nawet na kurczaki. Co to jest? Jakiś czarny byk. Czarny byk się objawił. Dobra, wielka fala nadchodzi. Okej, to się sprawdza bardzo fajnie, ponieważ strzela w czterech kierunkach. Może tak zróbmy na wszelki wypadek. Okej. Wow, ej, to nawet dobrze zadziałało. Już nawet nie mogę wzmocnić się, no niestety. Ale dobra, raczej powinniśmy to zrobić. Zresztą dostaniemy tutaj kolejnego bonusa za tego ziomeczka. Za załatwienie go. No i nie wszystkie strzelają niestety, z tego co widzę. Okej. No, niestety nie było tak fajnie, jakby się mogło wydawać. Dostałem achievement. Respawn, okej. Jeszcze jedna wielka fala nadchodzi. No, z tego co widzę, to była dobra taktyka, ale jednak nie zadziałała. No właśnie. Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? No, te czarne byki, nie ma co ukrywać, są silne, są silne. Muszę jakoś inaczej tutaj dobrać rośliny. Jakoś inaczej muszę je dobrać, żeby zwiększyć swój atak. Puh, zastanówmy się, co mógłbym zrobić? Co mógłbym zrobić? Mam trzy rzędy tak naprawdę. Mógłbym ustawić coś taniego. Ale coś, co by dobrze biło, by się przydało, co nie? No właśnie. Co może dobrze bić i być jednocześnie
Dobrą rośliną. I szybko strzelać. To też jest bardzo istotne. Grzybek tak średnio. Pąkczoj też tak średnio. Być dobrą rośliną na kurczaki. Ale jedynie ta rotogba mi tak tutaj właśnie przypadła do gustu, więc myślałem, że to zadziała. Ale okazuje się, że jednak nie. Jakieś może, nie wiem, groszek, który odpycha, ten prehistoryczny. 175 kosztuje. Mogę spróbować, można spróbować, ale wątpię, żeby to zadziałało, szczerze powiedziawszy. Co prawda będzie odpychał, więc w sumie... I ty 50 kosztujesz, no dobra, zobaczymy. 75 i może jakaś obrona z takich najtańszych, Boże. Czy to zadziała? 2000, więc... Albo nie, inaczej. Wydaje mi się, że to nie zadziała. Chociaż nigdy nie wiadomo, prawda? 400 i zostało nam 250. To jest chyba wykalkulowane. Równiutko. Okej. Czy to zadziała? Sprawdźmy to. Zobaczymy. Podwójna armia. Będą ładnie odpychać wszystko. Dobrze. Zaczyna się niewinnie. Tego tylko zatrzymują. Nie, odpychają też trochę. Okej, dobra. Już ma słabszą tarczę, tego odpychają, z tego co widzę. Na początku zatrzymują. Bardzo dobrze. Ale nie są zbyt dobre na kurczaki. Niestety. Więcej byków. Dobra. Boże, co oni są ciężcy do pokonania. Próbuję pomóc sobie skillami. Zwłaszcza, że tu idzie armia kurczaków krwiożerczych. Okej, mamy ziomka na tyłach. To nieźle. Nie wiem, jak sobie z nim poradzić. Chyba będę musiał skilla użyć, to nie ma wyjścia. No bo inaczej się go nie pozbędę. Okej. Więcej kurczaków. Jak ja kocham te poziomy, naprawdę. Jak ja kocham te poziomy. W zasadzie to nienawidzę. Nie chce mi się go drugi raz przechodzić, szczerze mówiąc. Jeszcze rzucił typem? No nie! Come on, czy oni będą w nieskończoność rzucali? Nie. Dobra, bo ich jest czterech tutaj. Ile na to mi skilli poszło? Ja pierdzielę. Masakra. Tu jeszcze, tu idą dwa, a tu mamy tylko jedną roślinę do obrony. Super. Dobra. Wszystkich załatwiłem. Te poziomy są cholernie trudne. Ja sobie tu nie radzę po prostu. Nie powinienem przechodzić tych dodatkowych poziomów. Robię to tylko dlatego, bo oglądacie dalej, co nie? I chcę ukończyć tą grę. Ale to tak się ich nie powinno przechodzić, to na pewno. Jestem pewien. No, ale chcę po prostu ukończyć grę, więc wiecie. Dobra, jeszcze jeden zrobimy sobie. Już mamy zwykły poziom. To już jest najzwyklejszy, najprostszy. Nic trudnego, prawda? Nic trudnego. Taką mam nadzieję. Okej, grzybki, które się rozmnażają, raczej nie będą nam potrzebne. Powalniacz jakiś może taktyczny. Kombinujemy jak się da, prawda? No. I musi się udać. Zwłaszcza, że to jest zwykły poziom, więc
Powinniśmy dać radę. Coś taktyczna obrona może? Może taka najtańsza. Zawsze to coś, co nie? Dobra. Okej. Gdzie mam cię postawić? Tak nie rozejrzałem się w sumie. Tak na dobrą sprawę, tu może. Tak, trochę. I tu będzie obro... albo tu. Dobra, zrestartujemy sobie to oczywiście. I na dole będzie szedł pierwszy zombiak. Dobra, więc będę musiał go pilnować. Okej, powinniśmy dać radę z tym poziomem. Nie wydaje się na jakoś super, super trudny. Więc spróbujemy oczywiście. Dobra. I tu drugą, taktycznie. Żeby to wszystko ładnie się rozłożyło nam. Okej. Dobra, super. Tutaj. Już kurczaki. Serio? Serio? Da fuk! Co jest nie tak? Co jest nie tak z tymi poziomami? Halo? Jak tak można? Jak tak można? Przecież to jest nie do wykonania praktycznie. Nie dosyć, że na dole idzie jeszcze, to jeszcze tu kurczaki lecą. Ja pierdzielę, co tu się wyrabia. Nie mogę się nawet za bardzo tutaj rozwinąć, szczerze powiedziawszy. No dobra, spróbujmy. Tyle, ile będę mógł, to przejdę, tak? Dobra, 50. Dobra. Jego powinienem spowolnić w ten sposób. No i tu już muszę budować sobie obronę na kurczaki. Na to wychodzi. Pyk. Dziękuję. Dobra. 150, no i co? No i co? Będziemy musieli przed kurczakami się bronić. Jak nic. Dobra. Jakoś sobie pomogłem tutaj, ale początek to jest jakaś masakra. Bez kapy. Czarne byki, najgorsze. Najgroźniejsze. What the fuck? Ja rozumiem, że byki, no ale nie przesadzajmy. Przynajmniej... Jaka armia kurczaków? Co to było? Jak to chyba jakaś masakra normalnie. Okej. Wielka fala nadciąga. Dobra. Mamy już jakąś podstawową obronę, chociaż tyle. To mnie chociaż cieszy. Że coś tu jesteśmy w stanie zrobić. Kurczaki, wszystko naraz. Dobra, chociaż tyle, że jesteśmy te kurczaki w stanie pokonać. Dobra. To nam raczej nie pomoże. Co tu się wyrabia? Ja się pytam. To już jest ostatnia fala, chociaż tyle, to mnie pociesza. Dobra, tam na górze mam za mało ataku, zdecydowanie. Spowolnijmy ich trochę. Dobra, powinno się udać. Pff,
masakra, te poziomy to jest masakra, ja ich tak nienawidzę, takich nienawidzę, naprawdę. Ale już dużo ich nie zostało, tylko się cieszę, że tylko tym, że je ukończę, tak? Nic innego mnie już tutaj nie cieszy. Dobra. Mamy to. Mamy to. Nie chcę już kolejnego zaczynać, na pewno, to jestem pewien. Jestem ciekaw tylko... O, od razu mnie wrzuciło w kolejne, ja nie rozumiem, czy ta gra czasami nie potrafi zrozumieć, że hej, ja już nie chcę grać! I od razu wrzuca mnie do gry. Nope. Save and exit. No i ten będzie jakiś taki, wydaje się, łatwiejszy trochę. Chociaż tyle. Z tego wszystkiego. Dobra. Został nam 34 oraz Doktor Zombos do pokonania, więc bardzo fajnie. I potem polecimy sobie na Far Future, czyli daleka przyszłość. I zostanie nam tak naprawdę 20 poziomów do ukończenia tylko. Wow. Wow. Okej, okay. Dobra, ale tu już będą 3 papryczki, a tu graliśmy na... Tu graliśmy na 2, ale w sumie przeszedłem poziomy... Ten przeszedłem na, powiedzmy, 5, więc powinno tutaj nie być aż tak źle. Dobra, tak więc w tym miejscu sobie kończymy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja zapraszam Was oczywiście na kolejne odcinki. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. To tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!